Witam serdecznie. W Golfie tutaj mamy do czynienia akurat z Golfem szóstej generacji, ale to nie ma znaczenia w jakim samochodzie Volkswagena. Chodzi bardziej o to, w jakim jest w ogóle ta funkcja. Zademonstruję, jak działa system wspomagania parkowania, tak zwany Park Assist. On jest oznaczony taką kontrolką, która się znajduje akurat w Golfie. W tym miejscu jest to kierownica ze znaczkiem P, tak jak widać, to jest włączanie tego asystenta parkowania. Tutaj mamy wyłączanie już czujników parkowania, bo jest to absolutnie logiczne, że jeżeli mamy Park Assist, to muszą być czujniki parkowania z tyłu i z przodu, dlatego że one nam wyczuwają te ruchy samochodu i dzięki nim ten samochód jest w stanie sam zaparkować. Asystent parkowania rusza nam. On nam pomaga zaparkować równolegle, czyli tak jak tutaj widzicie z daleka, jak samochody są zaparkowane jeden za drugim, no to on nam się zmieści pomiędzy samochody, równolegle nam zaparkuje, tak jak to na egzaminie na prawo jazdy, zaparkuje nam ten samochód po prostu no pomiędzy samochodami, tak? Nie ma tutaj wspomagania parkowania prostopadłego, czyli jakby były samochody zaparkowane powiedzmy w ten sposób jak ten i kolejne jakby tu były tak poukładane, żeby on wjechał tyłem bądź przodem pomiędzy samochody, nie, to nie działa. Tutaj akurat w tym konkretnie modelu nie obsługuje ten Park Assist tego typu historii, tylko i wyłącznie równoległe. Ten system działa w ten sposób, że my operujemy pedałem sprzęgła, gazu, hamulca, czyli pedały są w naszej kompetencji, a nie mamy w ogóle nic wspólnego z kierownicą, wręcz nie możemy ruszać kierownicą, dlatego że każdy nasz ruch kierownicą asystent parkowania wyczuwa i natychmiast przerywa ten proces, jakby no, odbierając to, że przejmuje kierowca dowodzenie nad samochodem. A dopóki samochód się toczy i asystent parkowania może tą kierownicą, nad tą kierownicą panować, no to wówczas robi zadanie swoje asystent parkowania. Parkujemy w następujący sposób. Możemy zaparkować jadąc, przypuśćmy, ulicą, jak mamy, zazwyczaj tak się dzieje, że mamy po prawej stronie samochody zaparkowane jeden za drugim i ten samochód jest tak zaprogramowany, że nie musimy ustawiać tego asystenta parkowania, że my chcemy zaparkować po prawej stronie. On jest ustawiony na parkowanie po prawej stronie, czyli jak włączymy przycisk asystenta parkowania, zobaczcie, ja go włączam, on tutaj się nam zapalił, że jest włączony, uruchamia się nam natychmiast na wyświetlaczu taka informacja. Jest informacja, że mamy Park Assist i jest nasz samochód pokazany i po prawej stronie jest zabudowany teren, jakby no już symulacja zabudowanego miejsca, że nie mamy miejsca. Jak zaczniemy się poruszać, jest strzałka, która nam jakby sygnalizuje, że musimy się zacząć powoli poruszać do przodu. On wyczuwa, samochód, miejsce, dziurę, w którym będzie miał ewentualnie możliwość zaparkowania. I tak jak widzicie, ja nie włączyłem kierunkowskaza, ani lewego, ani prawego. On z automatu jest zaprogramowany na to, że ten asystent parkowania działa na parkowanie po prawej stronie pojazdu. Jeżeli byśmy chcieli zaparkować po lewej stronie, czyli tak jak ja teraz stoję i chciałbym zaparkować dosłownie po tamtej stronie, po lewej jezdni, muszę włączyć kierunkowskaz i tylko wtedy asystent parkowania będzie wyczuwał nam, zobaczcie, włączam w tej chwili kierunkowskaz, widzicie co się wydarzyło? Po włączeniu kierunkowskazu w lewo natychmiast przerzuciła się ikona poszukiwania miejsca z prawej strony na lewą, czyli będzie poszukiwane miejsce po lewej stronie pojazdu. Jak to dalej funkcjonuje, jak to dalej działa, jak to jest później widoczne, jeżeli chodzi o ten o wyświetlacz, więc jedziemy powoli szukając miejsca. Jak asystent znajduje nam wolny plac, tam gdzie według jego uznania zmieści się nasz samochód, będzie tutaj informacja, że mamy się zatrzymać i włączyć bieg wsteczny. Później, tak jak powiedziałem, my operujemy pedałami. W przypadku skrzyni manualnej, no to jest sprzęgło, gaz, hamulec. W przypadku automatycznej skrzyni jest to gaz i hamulec i to my operujemy. Musimy
tą prędkość robić, no po prostu tu jest określona prędkość, z jaką parkujemy. Jest to wolny proces jakby parkowania, czyli jakby, no czyli włączamy i powoli zaczynamy się toczyć i wówczas ten asystent robi resztę roboty za nas. Jeżeli my przyspieszymy w sposób taki nieodpowiedni dla asystenta za szybki, natychmiast pojawia nam się na wyświetlaczu informacja, że jest za duża prędkość i asystent parkowania jest wyłączany, proces parkowania jest przerywany. Także ta prędkość musi być dostosowana do tego, jaką oczekuje nam asystent parkowania. Teraz ja znalazłem już wcześniej miejsce, celowo to zrobiłem na ulicy. Ja już wiem, gdzie będziemy robili próbę parkowania. Jest to dziura pomiędzy, tutaj jak widzicie, ten samochód naprzeciwko, gdzie tablica rejestracyjna się świeci, a przed nim jest jakieś ciemne auto. Nie wiem, jakie to są marki, nie ma znaczenia. Tam jest odpowiednia dziura na to, żeby próbować się zmieścić, czyli będziemy wykorzystywać właśnie lewą stronę, lewy plac do parkowania. Musimy to robić na włączonym kierunkowskazie. Popatrzcie, jak ja wyłączę tylko kierunkowskaz, widzicie, co się dzieje? Z automatu przerzuca nam, bez obowiązku włączania prawego kierunkowskazu, z automatu jest przerzucenie na prawe poszukiwanie. Jakbym w tej chwili podjechał do tego, do próby zaparkowania po lewej stronie w tej formie wyświetlacza, już mogę Wam powiedzieć, co się zdarzy, żeby nie jeździć to i z powrotem. Asystent nie wynajdzie nam tej dziury, dlatego że on poszukuje nam placu, ale po prawej stronie pojazdu, a nie po lewej. Żeby było po lewej, włączamy kierunkowskaz. Ja w tej chwili podjeżdżam pod to miejsce, gdzie już jest, gdzie zaplanowałem, że ten samochód nam zaparkuje, i pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Jedziemy powolutku, zbliżamy się do miejsca parkowania. Teraz tak, dojeżdżam do samochodu, musi być to odległość od pół do jednego metra od samochodu po lewej stronie. Ja włączyłem już kierunkowskaz lewy, tak jak widzicie, ja tu Wam tak pokazuję, pomimo że nie ma ostrości, to będziecie mieli okazję zobaczyć. Tutaj jest to, tu jest ta dziura, jeszcze w tej chwili mój samochód nie czuje jakby tego, ale już powoli zaraz zobaczycie, co się wydarzy. Patrzcie, mijam czerwony samochód, mijam, zrównuję się z nim na równi z kabiną i patrzcie, co się pojawiło. Pojawiła się dziura na wyświetlaczu. W tym momencie asystent prosi nas o zatrzymanie się, tak jak widać, włączenie wstecznego biegu, że rozpocznie się ten proces. I teraz ja wrzucam wsteczny bieg. Proszę bardzo. Jest informacja, że jakby te koła kierownicy będą wykonywane no już w sposób automatyczny. I poluzowuję sprzęgło, cofam do tyłu. Robię to powoli. Zobaczcie. Ja tak troszeczkę oddalę, proszę bardzo. Już trąbi mi z tyłu czujnik parkowania, że zbliżam się do tylnego auta. Zobaczcie. Patrzcie, celowo ja dojechałem na maksa, że jest teraz sygnał ciągły tylnych czujników parkowania. Zobaczcie, na wyświetlaczu pojawiła się ikona, że ja mam podjechać do przodu. Żeby podjechać do przodu, to ja mam tylko i wyłącznie zmienić bieg na jedynkę, no bo do przodu to jedynka. Zobaczcie, ja wciąż nie ruszam kierownicą. Podjeżdżam do przodu i samochód już jest zaparkowany. Jeżeli nawet by była obowiązek, by był ze strony asystenta parkowania skorygowania kołem kierownicy podczas jazdy do przodu, asystent sam wykonuje to za nas, czyli nie tylko i wyłącznie na biegu wstecznym kręci kierownicą, żeby ustawić się w sposób odpowiedni i wjechać tyłem w tą dziurę, w tą lukę, tylko jeżeli robimy tą korektę, a zasadniczo to zawsze jest korekta, bo zawsze jest to maksymalne przytulenie się do samochodu, który jest za nami, po czym musimy skorygować, żeby troszeczkę się od niego oddalić, żeby ta odległość pomiędzy dwoma samochodami była na tyle rozsądna, żeby znowu ten z tyłu kierowca też mógł wyjechać sprawnie, a nie, że my mu siedzimy całkowicie na zderzaku. I ten asystent też robi te ruchy kierownicą do przodu, czyli czysto teoretycznie ja Wam pokazuję. Jeżeli w ten sposób kierownica by była skręcona na skręconych kołach, a asystent prosi nas o to, żebyśmy podjechali do przodu, asystent by nam odwinął kierownicę i pojechalibyśmy do przodu. Teraz wyjdę celowo, żeby Wam pokazać, jak asystent sobie poradził w tym konkretnie przypadku, jaka jest jakość tego parkowania. Zamykam drzwi. Zobaczcie.
Kurczę, mamy troszeczkę problemy, bo robię to po ciemku, ale zaraz może postaram się jakoś to... Zobaczcie, jaka jest odległość. Patrzcie, tu jest 5 cm od narożnika chodnika, od krawężnika do opony. Tak samo identycznie jest z przodu, z tym, że ja teraz, chcąc Wam pokazać ten ruch kierownicą, ruszyłem kierownicą i ta kierownica jest skręcona w kierunku krawężnika. Ten samochód dosłownie, ja nie żartuję, czekajcie, odwinę kierownicą, bo mówię, ja już nią trochę pomieszałem. Ten samochód jest zaparkowany w sposób, powiedziałbym, wzorowy. Nie jest po prostu tak sobie, nie jest niechlujnie, tylko jest zaparkowany w sposób wzorowy. Żałuję, że teraz nie mogę włączyć światła. Nie mam takiej funkcji niestety w telefonie, to bym Wam pokazał, jak to wygląda, ale naprawdę, zaufajcie mi na słowo, jest ustawiony względem, szczególnie koncentrujemy się tutaj względem krawężnika, jak jest chodnik, w sposób absolutnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prawidłowy. Zresztą to się powtarza, muszę powiedzieć, że tak, ja nie potrzebuję osobiście asystenta, żeby zaparkować równolegle na chodniku, ale przyznam szczerze, że testowałem ten system w tym samochodzie z czystej ciekawości w wielu przypadkach i naprawdę on działa w sposób wzorowy, bym powiedział. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, bo nawet wybierałem celowo bardzo ciasne miejsca parkingowe i również on bez problemu sobie z tym radził. Też robimy do tyłu, później robi korektę, a teraz zobaczcie, szybciutko, żeby udowodnić tą skuteczność, tak? Zrobimy nawrotkę tutaj przy garażach. Zrobimy nawrotkę w drugą stronę, tak? Po prostu powtórzymy tą operację, jadąc, mając ten samochód do zaparkowania po swojej prawej stronie, tak? Żeby udowodnić powtarzalność tego procesu, że nie ma problemu z tym. Zobaczcie, teraz tak. Teraz ta dziura też będzie, też się znajdzie, dlatego, że tutaj mamy dużo miejsca, ale nam nie zależy na tym miejscu. My poszukujemy miejsca takiego pomiędzy samochodami. Włączyłem asystenta parkowania, proszę, już pojawiła się kontrolka pomimo braku kierunkowskaza w prawą stronę i zaczynamy jazdę. Tak jak powiedziałem, odległość od 0,5 metra do 1 metra od samochodów. Ja jadę i proszę bardzo, obserwujemy, jak działa, jak na wyświetlaczu zachowuje się asystent. Mijam samochód i mijam dziurę. Patrzcie, pojawia się dziura, widzicie? Pojawia się na wyświetlaczu, że jest znalezione miejsce. Pojawiła się R-ka, czyli sygnalizacja, żeby włączyć bieg wsteczny. Ja włączę kierunkowskaz tylko i wyłącznie ze względów na to, że powiedzmy estetycznych, tak? Jak to tego? I teraz proszę bardzo. Obserwujemy, jak działa asystent względem... Proszę, cofam z jakąś tam określoną prędkością, cofamy, powolutku to robimy. O, i teraz muszę Wam powiedzieć szczerze i bez bicia, widzicie, tak to jest, jest w jakimś sensie złośliwość rzeczy martwych, jest, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, dlatego że w tym momencie on mi się odbija od krawężnika. Ja mimo wszystko podtrzymuję tą wersję, bo widzicie, pierwszy raz mi się to zdarzyło, że samochód zaczął, nie wiem, czy ja źle podjechałem nierówno obok samochodu. Nie odbierajcie tego, że tutaj został popełniony jakiś błąd w sensie takim, jakby to powiedzieć. Czekajcie, jeszcze raz spowodujemy poszukiwanie tejże dziury, żeby sprawiedliwości stało się zadość i żeby sprawdzić to jeszcze raz. Patrzcie, poszukujemy miejsca. Czekajcie, czemu mi nie znalazło miejsca? Momencik. Widzicie, momencik, moi drodzy. Jeszcze raz cofamy się, za mało cofnąłem, jeżeli chodzi o wycofanie się wstecz i on nie był w stanie wyczuć czujnik, że jest, jakiej długości jest ta dziura. To był mój teraz błąd. Jeszcze raz
włączamy asystenta, widzicie, samochód jest przed nami, czyli te czujniki przednie już mogą zacząć czytać tą wolną przestrzeń, wolną dziurę. Zobaczcie, co się dzieje. Jest, widzicie? Pojawiła się dziura, pojawiła się informacja, że mam wrzucić bieg wsteczny i powtarzamy jeszcze raz czynność w tym samym miejscu. W tym samym miejscu. Może ja trochę dynamiczniej wjadę, bo sam nie wiem, jaka była przyczyna, że przed chwileczką to parkowanie nam nie wyszło w sposób wzorowy. I znowu, zobaczcie, odbił się od krawężnika. Szczerze Wam powiem, nie za bardzo wiem, jak to wytłumaczyć, jeżeli mam być szczery. Co ja tutaj robię źle, bo nie mam wątpliwości, że jednak gdzieś jest błąd popełniony. Patrzcie, asystent prosi o podjechanie do przodu, czyli to nie jest jeszcze... Zobaczcie, widzicie? Asystent poprosił o podjechanie do przodu. Patrzcie, cały czas kierownica jest w panowaniu asystenta. Zobaczcie teraz na ten numer, patrzcie, widzicie to? Do tyłu i widzieliście, co asystent zrobił? Asystent, patrzcie. Cały czas, zobaczcie, temat jest zamknięty, jeżeli chodzi o tył. Teraz już korekta, bo tam widać, on się wyłączył. Ja mogę zrobić do przodu, ale muszę Wam powiedzieć, ja już wiem, o co chodzi. Widzicie, pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego. Nawet jeżeli jest popełniony błąd taki, może nie do końca zależny od tej maszyny, bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, to ustawienie samochodu musi być no nie idealne, bo nigdy tam nie jest idealne, ale względem tego auta, które my mamy już, obok którego się zrównujemy, musi być na jakimś tam określonym poziomie, i później tam prędkość musi być zachowana w miarę równa. I nawet jeżeli, zobaczcie, ja się odbiłem od krawężnika, dotknąłem ten krawężnik, to tutaj jest informacja, że jakby ta jest niewiedza, znaczy się jest wiedza ze strony asystenta, że zostało to zrobione, że to trzeba skorygować, dlatego że pokazało nam, że musimy podjechać do przodu, później znowu do tyłu i całe ruchy, wszystkie ruchy kierownicą, zarówno przy jeździe do przodu, jak i podczas tej korekty do tyłu, wykonuje nam wciąż asystent. Czyli ja potwierdzam tą jakby przydatność tej funkcji, chociaż nie ukrywam tego, że ja nie korzystałem z niej jako, że nie potrafię parkować, bo to nie jest forma chwalenia się, ale akurat radzę sobie z tym i uważam, że najlepiej robić to osobiście bez tego wspomagacza, ale jeżeli ktoś już sobie ewidentnie nie radzi i jakby no w ruchu miejskim gdzieś nie chce robić jakiś szopek związanych z tą nieumiejętnością, to możliwe, że warto spróbować skorzystać z tego systemu, żeby nam pomógł, no bo robi to w sumie dobrze, tak, robi dobrze. Dzisiaj pierwszy raz mi się zdarzyło, ja nie będę tego ukrywał, że dojechałem do krawężnika i była potrzebna korekta, jakby do tego stopnia, bo zazwyczaj to jest za pierwszym razem wjazd w zatoczkę, korekta do przodu, do tyłu i w zasadzie samochód stoi postawiony idealnie, tak jak to było za pierwszym razem, kiedy Wam tutaj zademonstrowałem. Uważam mimo wszystko, że jest to przydatna funkcja, bo zdaję sobie sprawę, że kierowcy są różni i wiele osób ma problemy z tego typu parkowaniem równoległym i może to być przydatne, tak? Tak jak w wielu innych sytuacjach nie mają kierowcy problemu z panowaniem nad samochodu, tak parkowanie równoległe, no zdaję sobie sprawę, że ktoś może tam troszeczkę mieć z tym kłopoty i samochód, myślę, czy tu mu w jakimś zakresie dopomoże w tymże parkowaniu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeżeli się podobało, bardzo bym prosił o jakiś znak, sygnał. No nie wiem, łapka w górę wystarczy w zupełności, także nie proszę o więcej. Jak się nie podobało, można dać łapkę w dół, jak komuś ulży, to nie mam nic przeciwko, także to nie myślcie sobie, że ja jestem jakoś tam napalony na te łapki do góry. Po prostu to jedynie traktuję jako taką nobilitację i mobilizację do tego, żeby nakręcić kolejny film i coś tam Wam zademonstrować. Przeważnie, jak widzicie, ze świata motoryzacji, bo to jest główny temat, jaki mi interesuje, chociaż nie tylko, bo również inne tematy poruszam. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.